Dzisiaj, moi drodzy, przygotowałem dla was 15 możliwych aktualizacji, które pojawią się w sezonie drugim. Sezon pierwszy kończy się już jutro, więc jeżeli nie możecie się doczekać nowego sezonu, strzelajcie łapeczki w górę. I moi drodzy, teraz chciałem ogłosić wyniki konkursu na 2 razy karnet bojowy z poprzedniego odcinka. Tutaj wam się wyświetlają szczęśliwy zwycięzcy, odzwijcie się na mój e-mail, e-mail macie w opisie. Dzisiaj też przygotowałem dla was konkurs na 2 razy karnet bojowy. Wystarczy, że piszecie mój kod Fara do sklepu, a w komentarzu napiszecie, jaka jest wasza ulubiona broń Fortnite. Wyniki ogłoszę oczywiście w kolejnym odcinku. Chciałem was też zaprosić na dzisiejszego live'a, który odbędzie się o godzinie 17. Będziemy czekali na kolejną zapowiedź. Przypominam wam też o moim drugim kanale, który nazywa się Farelski i dzisiaj o godzinie 16 wlatuje tam odcinek. Link w opisie. Klikajcie, subskrybujcie. 15 aktualizacji, które możemy zobaczyć w sezonie drugim rozdziału trzeciego. 4 marca w kinach pojawi się nowy Batman. I chociaż mamy już kilka wariantów Batmana w grze, nowy styl może czaić się tuż za rogiem. Fani gry Fortnite oczekują wariantu Batmana Roberta Pattisona. Być może cały karnet bojowy będzie oparty na kolaboracji Fortnite x Batman. A w karnecie pojawią się inni bohaterowie, z którymi superbohater musiał walczyć. Jednym z nich może być Pan Zagadka. A skin Batmana być może pojawi się za setny poziom karnetu bojowego w nowym sezonie. Pamiętacie Tilted Tower jako Gotham City? To była niesamowita miejscówka. Być może twórcy gry posuną się o krok dalej. Na przykład Batmobil mógłby być najszybszym pojazdem, który został dodany do tej pory w grze. Latające ptaki mogłyby zostać zastąpione nietoperzami, a sama grota mogłaby zostać zmieniona na tajną kryjówkę Batmana. Nawet jeśli Epic Games zdecyduje się dodać do gry kilka z tych rzeczy, to fani Batmana na pewno oszaleją. Tak samo jak oszaleli fani Gwiezdnych Wojen. Po wypuszczeniu zapowiedzi nowego serialu Obi-Wan Kenobi, więc możemy się spodziewać, że w tym okresie Fortnite podejmie współpracę z Gwiezdnymi Wojnami. Jeden z fanów przeniósł skin Obi-Wana do Fortnite i sami zobaczcie, jak to wyszło. Wygląda to całkiem nieźle, ale chciałbym zobaczyć też czarną stronę mocy. W grze mamy dostępnego Kylo Rena, ale wyobraźcie sobie, jakie poruszenie wśród fanów wywołałby sam Lord Vader, który swoją drogą będzie główną postacią serialu, więc szansa na dodanie go do gry jest naprawdę bardzo duża. Sam Donald Mustard dodał ostatnio do swojego Instagramy takie oto zdjęcie. W komentarzach ludzie poznali tą konstrukcję i połączyli ją z wielkimi piechurami AT-AT, All-Terrain Armored Transport. Jest to pojazd bojowy z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Wyobraźcie sobie, jakie to by było epickie, gdybyśmy mogli sterować tak potężną maszyną Fortnite. Jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie takie pojazdy pojawią się w nowym sezonie. Tak samo jak prawdopodobnie zostanie dany Doctor Strange i Księżycowy Rycerz. Moon Knight to jedna z tych postaci, które wydają się inspirować Batmanem i z pewnością jest bardziej dziwną postacią, która pojawi się w nadchodzącym serialu Disney+. Wydaje się to prawie nieuniknione, że Fortnite będzie współpracował z tym serialem. Trójksiężycowego rycerza jest bardzo wyjątkowy, więc Epic Games nie odpuści takiej okazji. Tak jak było w przypadku Taskmastera czy Zielonego Goblina, pani doktora Strange drapią się po głowie, dlaczego jeszcze nie został dodany do Fortnite. Przecież jest on jedną z najdziwniejszych postaci uniwersum Marvela. Powoli wszystkie klocki zaczynają nam się układać, ponieważ 6 maja wychodzi nowy film Doctor Strange w Uniwersum Obłędu. Po wydarzeniach Avengers, koniec gry, Doctor Strange kontynuuje walkę ze złem. Tym razem stawi czoło swojemu byłemu przyjacielowi Mordo. Osobiście uważam, że Doctor Strange będzie dostępny w maju w sklepie z przedmiotami. A wy, moi kochani, jeżeli doceniacie moją pracę, lubicie tego typu odcinki, to pamiętajcie, że przy zakupie nowego karnetu bojowego możecie skorzystać z mojego kodu Faral. Was to nic nie kosztuje, mi naprawdę bardzo mocno pomaga, także dziękuję każdemu serduszko, a teraz lecimy dalej. Sezon pierwszy dobiega końca, a wraz z nim zostaną usunięte niektóre przedmioty, między innymi mityczna sieć Spidermana. Fani proszą twórców gry Fortnite, aby mityczne pajęczyny pozostały na dobre w grze, albo zostały zastąpione czymś na wzór lepkiej żelkowej łapki, którą każdy z nas bawił się w dzieciństwie. To by było coś pięknego. Jeżeli uważacie, że pajęczyna Spidermana lub przedmiot z podobną mechaniką powinien zostać dodany do sezonu drugiego, oddajcie swój głos pod tym filmem, zostawiając łapeczkę w górę. Współpraca z Peacemakerem. W zeszłym miesiącu wystartował nowy amerykański superbohaterski serial akcji. Na podstawie postaci o tym samym pseudonimie z komiksów wydawnictwa DC Comics, a w główną rolę w serialu gra John Cena. Na swoim Twitterze Donald Mustard i John Cena przedrzeźniają się z fanami, że mogą dołączyć do Fortnite. Załóżmy więc, że Peacemaker został dodany do gry. Pomijając już fakt, że jest on dużym skinem i ma czerwoną koszulkę, którą widać ze 100 metrów, nadal bym go kupił ze względu na moją sympatię do samego Johna Cena. Kolejną możliwą kolaboracją, która mogłaby wnieść nieco więcej do gry, jest Halo. Mamy już w grze Master Chiefa. 24 marca startuje nowy serial Halo. To nadchodząca amerykańska seria militarna science fiction oparta na serii gier wideo o tej samej nazwie. Jest wielce prawdopodobne, że przedmioty oraz bronie występujące w serialu pojawią się w drugim sezonie.
Osobiście chciałbym zobaczyć miecz energetyczny rodem z Halo jako broń mityczną, albo mógłby być to po prostu skin do Kill-Offa. Każdy, kto grał w Halo, wie, że jest to bardzo rozbudowana gra, posiada wiele niesamowitych broni oraz pojazdów. Jest czym przebierać, więc Epic Games bierzcie się do roboty. Co może zrujnować sezon drugi? Dzięki pajęczym sieciom oraz klombo mogliśmy szybko rotować do strefy, co bardzo ułatwiało nam rozgrywkę w sezonie drugim. Niestety, z nimi pewnie pożegnamy się już 20 marca. Jeżeli nie dostaniemy jakiegoś ciekawego sposobu na poruszanie się po mapie, zaczną się gigantyczne problemy, z którymi walczył Epic Games od kilku sezonów. Ale mam nadzieję, że twórcy gry to przemyśleli i do tego nie dopuszczą. W nowym sezonie możemy się spodziewać jazdy na raptorach, ponieważ występowały one już w grze. Wystarczyłoby je tylko oswoić. Do gry mogłyby zostać dodane motory, na które fani czekają już od kilku lat. Z pewnością urozmaiciłoby to nam wszystkim rozgrywkę. Współpraca z Władcą Pierścieni. Epic Games czerpi inspiracje na nowe aktualizacje z różnych elementów popkultury. Tak jak ostatnia walka robota z potworem inspirowana była walką Godzilli, lub iglica, która była odniesieniem do Mrocznej Wieży z filmu Władcy Pierścieni. Dobra informacja dla fanów Władca Pierścieni, we wrześniu wychodzi nowy serial. The Rings of the Power jest osadzona 1000 lat przed wydarzeniem z Hobbita i trylogii Tolkiena, opowiadając o wydarzeniach z drugiej ery Śródziemia, tym powstaniu Pierścieni Władzy i upadku Saurona. Na serial wydano aż 1 miliard dolarów, więc na pewno wykupią też reklamę dla swojego serialu w grze Fortnite, wprowadzając nowe skiny do gry. Być może i sam Smeagol zostanie dodany do gry. Byłoby to ciekawe, spójrzcie, jak mogłoby to wyglądać. Przejdźmy teraz do bardziej realnych rzeczy, które mogą zostać dodane do gry. Pod koniec stycznia Donald Mustard napisał na swoim Twitterze: ciąg dalszy nastąpi, grafika inspirowana była klimatem Powrotu do Przyszłości. Dzięki tej współpracy moglibyśmy jeździć kultowym autem DeLoreanem. Być może nawet by latał, tak jak w GTA. Przecież Fortnite współpracował już z ekskluzywną marką samochodów, Ferrari. Więc jazda samym DeLoreanem byłaby czymś niesamowitym. Każdy z nas marzył o dyskolotkach. Przez chwilę w grze były dostępne podobne pojazdy. Więc może i tym razem zostaną dodane do gry trochę z inną mechaniką. Nadszedł czas, aby porozmawiać o problemie z broniami egzotycznymi. Nie było żadnego nowego egzotycznego przedmiotu w sezonie pierwszym rozdziału trzeciego, więc ze strony graczy pojawiły się pewne sugestie. Jedną z nich jest broń Flara Hackera, która klasycznie by oznaczała wrogów, zadawałaby tylko 5 punktów obrażeń, ale za to uszkadzałaby ekran poprzez wstrząsy, co utrudniałoby nam widoczność w grze. Byłby to mega zwariowany przedmiot, który na pewno namieszałby metą w nowym sezonie drugim. Teraz przejdźmy do najbardziej pożądanej rzeczy w całym rozdziale trzecim, czyli do finałowej kolaboracji Spider-Man x Fortnite. Można śmiało powiedzieć, że Spider-Man Fortnite to jedna z najlepszych rzeczy, jaka nas spotkała. Cała społeczność Fortnite domaga się dodania do gry jeszcze 3 pająków. Pierwszym byłby skin na konsolę PlayStation 4 oraz 5, Spider-Man Miles Morales. Tobi z pierwszej części Spider-Mana i Andrew mogliby dostać swoje warianty bez maski. Fajnie by było mieć 3 różnych Spider-Manów, zależnie od tego, w jakim wieku oglądałeś daną część filmu. Przechodzimy teraz do ostatniego tematu. Sprawdźcie koniecznie, czy subskrybujesz już mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych nowości oraz ciekawostek związanych z grą Fortnite. Każdy z nas tęskni za klasycznymi broniami, takimi jak zwykła pompa Scar, a już nawet nie będę wspominał o Heavy Sniperce, której nie było już w grze bardzo, bardzo długo. Powrót kulojazda i latającej deski sprawiłaby wiele frajdy dla wielu graczy, którzy nie grali w Fortnite w tamtych czasach. Mam nadzieję, że chociaż niektóre rzeczy, które wymieniłem w dzisiejszym filmie, zostaną dodane do gry. Tak samo jak mam nadzieję, że zostawiliście już łapeczkę w górę. Dziękuję wam za uwagę i widzimy się w nowym sezonie. Cześć!